się po 200 te mikroskopy jakby co. W jakiej cenie? Myślałem właśnie, też mam takiego podobnego. Tak, ze skrzynkami oba są. Siemanko, słuchajcie. Dzisiejszy odcinek będzie zupełnie innego formatu. Może nie tyle co formatu, bo format jak zawsze dosyć kiepski, natomiast treść będzie nie tyle o co samochodach, co o gratach, o rupieciarstwie, o antykach, jak to zwał, tak zwał. Słuchajcie, dawna się bawię w takie tematy, coś tam kupuję, coś tam sprzedaję. Piękny Marklin. W jakiej cenie ten Marklin? A ja tu mam cały zestaw, wiesz? Okej. Okay. Są dwie lokomotywy, tory, wagon, no wszystko jest, tylko ustalić, nie? W jakiej cenie? Cena wyławcza 1750. Tak myślałem, właśnie też mam takiego podobnego, mam tego krótszego właśnie z tymi torami też, nie? Cały zestaw. No, słuchajcie, takie tematy, bo ja to mówię od dawna sobie tam coś tam zbieram, coś tam sobie sprzedaję, a ostatnio właśnie tak dla zajawki, bo moja główna praca daje mi dużo, dużo satysfakcji i bardzo spoko zarobki, natomiast to wszystko, handel takimi rzeczami, to po prostu dla zajawki, dla pasji, dla poznania ludzi. I słuchajcie, zaraz podejdziemy pod moje stanowisko, jak tak to można ładnie nazwać. Tą drogą mamy listopad, jest piździe, cholera, 5 stopni dzisiaj jest. I wam pokażę, co jest 5. Słuchajcie, ja też mogę czasem jakieś głupoty gadać. Pokażę wam najpierw, co tak naprawdę kupiłem na tą giełdę, co tam miałem swojego, jeszcze mam swojego graciarstwa. Ja mówię, na tym nie ma jakiegoś turbo wielkiego zarobku, to wszystko jest tak jakby for fun. Dla zabawy, oczywiście to wiadomo, nie ma co być stratny, bo to nie o to w tym chodzi. Natomiast ja z tego, że tak powiem, nie muszę wyżywić rodziny, nie muszę ten. Wszystko na luzie. Pokażę wam właśnie, co udało mi się na giełdę z ciekawych rzeczy kupić i co uda może mi się dzisiaj sprzedać. Trochę rzeczy już sprzedałem, trochę ten. Jest dużo fajnych dobroci. I słuchajcie, zbliżamy się do mojego kurde stanowiska. No więc pora na pokazanie moich pierwszych zakupów, jakich dokonałem na tą giełdę. Pierwszych zakupów, które uważam za bardzo udane. Słuchajcie, na pierwszy ogień polecimy sobie oto z tym kartonikiem. Bardzo ładny Lilen porcelan. Stara austriacka porcelana, tu kiedyś w tym była. A teraz znajduje się tutaj stary zestaw Marklina z przełomu lat 70. Który udało mi się kupić, słuchajcie, za 100 zł. Stówkę i zaraz wam pokażę, co znajduje się w tym zestawie. Natomiast tu znajduje się drugi zestaw, który udało mi się utargować. Najpierw był za 1000 zł wystawiony na Facebooku, ale to jest oczywiście było nie do wyrwania, było przekreślone, było za 350. A jechałem po ten zestaw i ten był niedaleko w okolicy. Zaproponowałem gościowi, że za 200 mogę to dzisiaj zabrać i gość się zgodził. No i mamy. Słuchajcie, wyciągamy kartoniki, żeby nie zanudzać i pokazuję wam, co się tu znajduje, a tu znajdują się naprawdę ładne rzeczy. A więc dobra, tory i sterowniki zostawiłem tu, natomiast tak wygląda zestawik za, słuchajcie, łącznie 300. Tu mamy tego Marklina. Niestety, Marklin był przechowywany w tragicznych warunkach. Tragicznych. 20 lat w jakiejś zalanej piwnicy. Ja sobie już to względnie poczyściłem wodą z mydłem. Jednakże korozja jest wszechobecna. Tory niestety są skorodowane. No zobaczymy. 100 zł to nie jest pieniądz za taki zestaw. Choćby nawet to za 200-300 sprzedać, zawsze jest zysk. Słuchajcie, ja tego nie robię, żeby zarobić na chleb i życie. Ja to robię, że tak powiem, dla sportu. Moja codzienna praca jest no dobrze płatna, że tak nazwę. I ja to wszystko robię po prostu dla fanu. Poznać fajnych ludzi, spotkać się na tych giełdach, a i przy okazji sobie coś drobnie zarobić. Słuchajcie, tu jest ten drugi zestawik, który kosztował mnie 200 zł. Zobaczcie, piękne wagoniki z oryginalnymi kartonami. Widać, że to nie było jakoś dużo jeżdżone, że to nie było jakoś maltretowane przez dzieciaków. Nie ma jakoś dużo braków, tu gdzieś jakiś zderzak braknie, tu może jakaś krawędź delikatnie uszczerbiona. Natomiast same wagoniki są w fajnym stanie. Myślę, że spokojnie, słuchajcie, każdy z nich to jest minimum 5 dyszek na giełdzie.
Od sztuki, no to tak naprawdę to cztery te wagoniki mi zwracają cały set, a mamy jeszcze dodatkowo tutaj domek był, tu mamy takiego złomka, tu mamy tą lokomotywę, taką typową elektryczną Pico E905 model zestaw. No jest w kiepskim stanie, ale jest spokojnie, nie wiem, choćby nawet za 30 zł to sprzedać, to zawsze jest trochę człowiek do przodu. Wygrałem aukcję, gdzie jedzie, leci już do mnie paczkomatem aukcja, gdzie jest taki nowy, w opakowaniu uniejeżdżony z kartonem oryginalnym, więc będę mieć fajne dwa obok siebie, powiedzmy ten będzie za 5 dych stały do negocjacji, obok będzie nówka za 150, dla każdego coś dobrego. No i tu mamy takie zwłoki, to tak samo za 2-3 dychy, tego właśnie Gucolda 118. Tak to wygląda. No na części zasadniczo ktoś może to łyknie. No i taki domeczek, słuchajcie, stacyjny, fajny, bardzo ładny. W środku idzie go podświetlić. Myślę, że za te pieniążki, kurczę, naprawdę, no stuwa za Marklina z torami. Jeszcze patrzcie, jakie tu ładne. W ogóle to jest blaszane całe. Ładne zwrotnice. Dwa sterowniki, więc na upartego sprzedam zestaw z jednym sterownikiem, drugi sterownik będę mieć do osobnej sprzedaży. Dzisiaj może wieczorem spróbuję trochę poczyścić te tory. O, rozbiorę jeden sterownik, psiknę tam kontakt z Prime i spróbujemy to wszystko uruchomić tak samo z Pico. Zobaczymy, czy coś się uda odpalić. No ale co? Naprawdę uważam, że to był całkiem w porządku zakup. Zwrócić się na pewno zwróci. Czy coś zarobię, to się okaże. Dobra, lecą do mnie jeszcze dwie paczki i zobaczymy, co to będzie. Dobra, Więc. słuchajcie, rozłożyłem sobie te tory. Fajnie, znalazłem dwie zwrotnice sterowane elektrycznie. No i znalazłem najważniejszy, ten tor zasilający. Jest dość mocno zaśniedziały. Zobaczymy, czy coś uda się odpalić i czy ten zasilacz w ogóle działa. Chciałem go zebrać i kontakt z prajem, potencjometr potraktować, ale tu są jakieś takie plomby. Nie mam takiego śrubokręta, żeby to odkręcić, więc zobaczymy, może na żywca da radę, pojedzie to. Tu chyba nie ma napięcia, ale tu mi się nie podoba to połączenie. Ruszyła maszyna. No jak popalę, to trudno, no. Ta lokomotywa też parę złotych kosztowała, ma dość zniszczoną też obudowę. Postarajmy się nie. Tylko nie wiem, czy to jest kwestia po prostu zardzewiałych torów, bo tory są paskudne, czy to jest kwestia właśnie lokomotywy. A nie mam innej sprawnej. Mam tego Marklina, ale nie, on jest na inny typ w ogóle. Dobra, słuchajcie, tylko zmywarka mi chodzi w tle, więc mogą tam być takie zakłócenia. Przyszła mi teraz taka paczka. 50 zł było wystawione i był karton pociągów. Na pierwszy rzut oka widziałem, że to są pociągi z gazetek. Na 95% to wszystko to są pociągi z gazetek. Nie pamiętam, ile ich jest, ale dałem, że to 5 dych. A 5 dych za tyle sztuk to naprawdę spoko kasa. Zaraz policzymy, do tego tutaj jest. Ale mówię, sam nie wiem, czy to może trafi się jakiś piko. Zaraz zobaczymy, ale nawet jak 5 dych za paręnaście sztuk, gdzie po dwie dyszki minimum na giełdzie by to szło spylać, myślę, że spoko deal. Dobra, lecimy. Okej, co my tu mamy? Same tory, aha, czyli podkręcane. Ktoś podkręcał. Hops, hops, hops. Dobra, widzę, że to jeszcze dziadostwo same z tych gazetek jednak, ale ładne, nawet całkiem ciężkie. Słuchajcie, ja to powyciągam wszystko i wam zaprezentuję całość, żeby tu nie zanudzać za No bardzo. i dobra, słuchajcie, powyciągane. Małe takie dziadostwo jednak gazetowe. Nie było tutaj nic hazero, myślałem. Niby człowiek wiedział, a jednak się łudził. To jest maciupcia skala. Nie są w jakimś turbotragicznym stanie. Jest łącznie ich 18 sztuk. Potem się pobawię, spróbuję dopasować te tory, żeby to wszystko było na swoich tak jakby torach i tych podstawkach, skoro są. No i co? Słuchajcie, 5 dych za całość. Mamy tutaj 18 sztuk. Nawet jakby za dychę gonić, to mamy 180 zł. Czyli jakiś tam zysk jak najbardziej jest. A i przyjemność, że tak powiem, przy sprzedaży. A i pewnie po dwie dyszki na pewno jakaś sztuka zejdzie. A może całość trochę drożej sprzedam. Zobaczymy. No w każdym razie 5 dych to naprawdę co? To jest parę litrów gazu do auta, czy dobra flaszka. A tu może uda coś się na tym przyrobić. No co, lecimy odpakowywać kolejną No i paczkę. przyszła kolejna paka. A tu akurat zdrapałem, ale co? Kolejka! Słuchajcie, rozpakowujemy i patrzymy. To przyszła chyba ta za 200. Z tymi tam cały zestaw jeden plus parę tam szpejów. Ale dobra, moment. Rozpakowujemy i patrzymy, co tu dokładnie jest.
No i słuchajcie, patrzcie, mamy to. Mamy to. Jak ja lubię te stare opakowania, mi często te stare opakowania oryginalne większą frajdę sprawiają niż całe wnętrze. Polmed, spółdzielnia rzemieślnica, producent sprzętu medycznego i elektronicznego, nazwa most kolejowy. No zajebisty sprzęt medyczny i elektroniczny. Rozłożymy sobie to na stole i pokażę wam całą zawartość tej oto przesyłeczki za 200. Dokładnie to 205. I tak wygląda całość, nadal w opakowaniach. Dwa sterowniki. Patrzcie, ciekawostka. Pierwsza rzecz, jakiego widzę, sterownik na jakieś stare ogniwa, baterie. 87 rocznik, jak dobrze czytam. Dobre, dobra, wyciągamy to wszystko z kartoników. No i tak to się prezentuje, słuchajcie, most kolejowy, zapory, bardzo ładne swoją drogą. Ciekawe, czy one są jakoś sterowane elektrycznie? Chyba nie. Ta, jest tu jakaś cewka. O, jest nawet przyłącze, okej, to ciekawa rzecz. Most, ale widzę, że brakuje mu niestety jednej tej. Tu jest peron kolejowy. Może go potem poskładam z ciekawości, jak on wygląda. I słuchajcie, to jest według mnie najładniejsza rzecz z tego zestawu. Tu mam dla przykładu tą z tamtego pierwszego zestawu, tego połamańca, który nie jeździ. Zobaczcie sobie na ten pantograf. No ona jest w mocno kiepskim stanie, może sobie tutaj dodamy. Ona jest naprawdę w mocno kiepskim stanie i dodatkowo nie jeździ. Natomiast ta wygląda jak nówka. Wygląda jak nówka, pachnie jak nówka. Patrzcie, wszystko, o nawet światełka tu są, w tej mojej co jakiejś miałem, nie było. Tak wyglądają oryginalne światełka. Zwróćcie uwagę na pantograf, w jakim jest stanie, a w jakim jest tu. Swoją drogą widzę jakieś inne lata produkcji albo coś, bo w innego typu jest zupełnie ten pantograf. O, jak się pięknie rozkłada. Ten taki połamaniec, uszt. A ten w pięknym, nieruszanym stanie. O, jak to ładnie chodzi. Nawet nie wiedziałem, że to tak pięknie może chodzić. Bo też miałem taką samą w mojej kolekcji, jak jeszcze za Gnojka jeździłem z tymi pociągami. No jest w idealnym stanie ta lokomotywa. Naprawdę widać, że to nie jeżdżone. Nie za nie, żaden dzieciak się nie bawił, nie rzucał. No i tutaj cały zestawik, cały set oryginalny, plus jakieś dodatkowe tory tu widzę. Z dwa wagoniki. Poziomować. Dwa wagoniki tender, lokomotywa Pico podstawowa z oryginalnym kartonikiem. Słuchajcie, wszystko za 200 zł, gdzie sam ten pociąg obstawiam, sam ten elektrowóz E69. Swoją drogą, patrzcie, jakie piękne pudełeczko. Jak ja uwielbiam te stare pudełka. Sam elektrowóz spokojnie, myślę, za 150 w tym stanie jestem w stanie na giełdzie sprzedać. Oczywiście jak będzie chodzić, ja to zaraz spróbuję uruchomić, zobaczymy, czy nam się uda. Dobra, chwila prawdy, zobaczymy, czy działa w ogóle ten transformatorek. O! Dobra, może dołożymy trochę torów. Słuchajcie, zrobiłem małą pętelkę z całego tego zestawu. Wśród torów znalazłem już taką piękną, starą latarnię. Wygląda ono to kozacko. Co najważniejsze, te tory są naprawdę w idealnym stanie, bo te tutaj to jest skorodowane dziadostwo. Nie wiem, co się do czego będzie nadawało. Patrzcie. Czemu trochę pomóc? O. Pięknie chodzi. Pięknie chodzi, podoba mi się to. Z drugą stronę coś nie chcę, tylko nie wiem, to raczej kwestia... A nie, idzie, o proszę. Proszę bardzo, elegancko. Kontakt z prajem jeszcze przeczyścimy. Zasilacz. Ale dobra, pięknie, to jest na chodzie, czyli 150 zł jak nic. Hops. I teraz sobie sprawdzimy parowozik. Chce. O, i ruszył. Proszę bardzo. Ma pewne opory. Czego przepsikać i będzie git. Pięknie. W drugą stronę. Idzie. No i dobra. Ha. Ciekawi mnie jeszcze jedna rzecz. Ściągam budy z obu,
ta jest w tej piękny, w tym pięknym stanie, ta jest z, tej kiep, z tego kiepskiego stanu, on nie jeździ swoją drogą, to coś było kiedyś motane, kombinowane, ale zastanawia mnie fakt, że jest inna budowa. Tu na przykład, zobaczcie, ciężarki są w takiej formie odlewu, tutaj są w formie takich płytek. I ciekawi mnie po prostu, tu jest troszkę inny plastik, troszkę inaczej jest to zbudowane w środku. Zastanawiam się, czy to jest po prostu jeden jest późniejszy, drugi wcześniejszy, a jeśli tak, to który jest późniejszy, który wcześniejszy. I słuchajcie, jak tu powyciągałem jeszcze stąd te wszystkie tory, patrzcie co znalazłem. Oryginalną kartę gwarancyjną tego zestawu. Lubię takie rzeczy, naprawdę lubię takie rzeczy. Spakuj, wyczyszczę to, odkurzę i ładnie te tory popakuję tak, jak to ma być ten zestawik, żeby był już taki na gotowo. No dobra, słuchajcie, w tym zestawie to jest na tyle z wyciągania, odpakowywania. Ale czekam jeszcze na jedną paczkę. Jeszcze jedną aukcję wygrałem. No i zobaczymy, co tam mi tam przyjdzie. No to jedziemy, 4:58. Porąbało mnie. Dawno tak wcześniej nie wstawałem. Tym bardziej, że ostatnio dziennie wstaję między 8 a 9. Lub wcześniej, jak mi prąd stanie. Ale nic, no. Takie jełdy mają to do siebie, że trzeba być rano wcześniej i co? No i co? No i jademy. Jademy, po drodze sobie jeszcze stanę na bipiczku. Kawkę mam, ale jakieś śniadanko, bo nie chciałem się trzaskać rano żonce. No i jademy. Betka załadowana po sam sufit. No nie będzie tego widać, dobra, nie ma sensu, ale muszę sobie większe auto kupić w końcu. Czy inaczej. Nie to, że tą zamienić, bo E39 to jest najlepsze BMW, jakie powstało. Natomiast X5 tej generacji też siądzie. Ale dobra, nie o tym dzisiaj ten filmik. No to jedziemy. Wojna, kto handluje, ten żyje. Jak sprzedamy rąbankę, słoninę, kaszankę, to bimbru się też napije. No i to Wix rozłożony, gablotka, markliny, koski, no jakoś tak, ważne jest, żeby jakoś to dobrze się prezentowało, nie? Schludnie, nie tak rozpierdolone w kartonach po bananach, nie? No i tak się to wszystko ładnie, tu pikoski, tam mam jeszcze jedno nierozpakowane. Tak to wygląda, dobra, zaczynamy handel. Fajnie sobie ładnie w miarę poukładałem, o właśnie widzę zainteresowanie. Właśnie widzę zainteresowanie. Co tam jest tam, jakby co, Adaś? Kurwa, gdzie ty się wchodzisz? No czemu nie po 200 te mikroskopy, jakby co? Ten za jest. Stówę. Co mam? Za stówę. Dwie. 300 za oba. O, 300 za dwa. Bo tu jest drugi jeszcze. 300 za dwa i. Ten jest. Do niego są różne okulary jeze w środku, nie? Tak, pokażę. Ze skrzynką? Tak, ze skrzynkami oba są. Ze skrzynkami, chwilę. O, otworzę skrzyneczkę. O, kurde, ten telefon. Tego drugiego zastupkę pani chce. No. No i właśnie kolejna rzecz poszła elegancko. Na ziemi, a inny po paczkach już szpera. Zabrali rąbankę, słoninę, kaszankę. Tu mi przyszła jeszcze paczka, której w ogóle nie rozpakowałem. Nie wiem, jak ona te panie krzywko wygląda. Tu sobie do niej zajrzymy. Proszę tam pogrzebać, tylko delikatnie, bo jeszcze nie zdążyłem. Proszę bardzo. To z BMW, nie, Blaupunkt jest, nie? Tak, Blaupunkt. Za trzy dyszki. Co to jest w ogóle? O kurde. Ładnie zapakowane. Co to jest? Piko? Co to jest w ogóle? Ty. Ale straszny dziadek. Dziadostwo. O, to są ładne. Klejonki. Ładne klejone polskie. I te budynki, wszystkie perony. Matko Bosko, jak ja to mam porozkładać. Wagoniki. Nie chcę mi się tego rozpakowywać. Słuchajcie, powyciągałem to z tej paczki. Ładne, fajne, statyczne modele.
Ręcznie to malowane wszystko jest. Kuźwa, widać, że ktoś naprawdę kupę roboty w to włożył. Tu piękny, ciężki wagon. Środek cały wymalowany. Tego starego typu. Nie ma kółek, ale to zwykłe piko idzie włożyć tutaj. Sprzęgi tak samo. Bardzo fajny temat. I słuchajcie, za to wszystko tutaj plus tamten zestaw cały piko było 140 zł. Jedną rzecz już sprzedałem za 5 dyszek, więc naprawdę, naprawdę dobry deal. Fajna rzecz, ładne rzeczy. No więc słuchajcie, reasumując cały ten filmik, zdaję sobie sprawę, że to nie było jakoś ciekawe poskładanie, może ani z tej giełdy jakoś turbo dużo nie ponagrywałem. Jednakże no po prostu zastanawiam się, czy w ogóle będzie jakiekolwiek oglądalność tego filmiku. Plus no bardzo dużo się działo, dużo rozmów z ludźmi. Słuchajcie, po całej giełdzie wyszedłem jak najbardziej na plus. Nie dość, że wszystkie modele mi się zwróciły, to jeszcze nie sprzedałem w ogóle ani jednego całego setu, a mam już wszystko zwrócone. Więc jest naprawdę dobrze. W przyszłym tygodniu jadę na kolejne giełdy i tak raczej będę sobie cyklicznie wyjeżdżać, bo to wiadomo, dużo czasu nie zajmuje, bo szpę już mam. A kończymy ten filmik, słuchajcie, kupiłem sobie dla siebie do mojej drobnej, skromnej kolekcji BM-eczek w skali 1.18. Moja córa tu trochę dokazuje od boku, więc może piszczeć troszeczkę. Za 8 dyszek, troszkę przykurzona w środku, piękna 850 z Majsto. W skali oczywiście 1.18, ponieważ innych nie zbieram. Mam bardzo dużo szpeju, jednakże takiego dla siebie. Mam, no nie jakoś turbo dużo, takiego dla mojej własnej przyjemności, to właśnie te oto BM-eczki. Za 8 dyszek się udało, cena rynkowa tego modelu to jest około 200, więc jak najbardziej rozsądna kwota. A jest w idealnym stanie, nie ma żadnego obrysowania, żadnego obicia. Brakuje jedynie z przodu znaczka. Jednakże do Hardge mam w pudełku dwa zestawy emblematów. Więc tak to wygląda. No i słuchajcie, kończymy ten filmik. Mam nadzieję, że jakoś to was zainteresowało, spodobało się. Jeżeli wam się to spodobało, napiszcie w komentarzu, czy mam więcej nagrywać o takich giełdach, bo będę teraz jeździć, będę teraz śmigać po taki szpej. Będę się tym bawić po prostu, tym małym, drobnym handelkiem dla czystej przyjemności. Oczywiście nie mam zamiaru na tym tracić, coś trzeba oczywiście sobie drobnie zarobić, parę złotych, ale będę to robić z zajaweczki, jeżeli chcecie dalej to oglądać, jeżeli wam się spodobała taka treść. Przyszłym razem mogę trochę się troszeczkę bardziej postarać, przyłożyć do tych nagrywek. Jeżeli tak, piszcie komentarza, możecie zostawić jakiegoś suba. No i tyle. Do następnego strzała i cześć!